Czy pana zdaniem odpowiedzialność za środki z KPO zostanie przeniesiona końcowo właśnie na decyzję prezydenta? Tak może być, dlatego my Prawo i Sprawiedliwości proponowaliśmy zupełnie inne rozwiązanie. Naszą ustawę naprawczą, w której nie naruszaliśmy prerogatyw pana prezydenta w zakresie powołania sędziów, a wprowadzaliśmy ten element 7-letniego stażu sędziów przy orzekaniu dyscyplinarnym, co nie wchodziło w gestię obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, a jednocześnie dawało ten przymiot, że w sprawach dyscyplinarnych będą orzekali sędziowie doświadczeni. Z tego Prawo i Sprawiedliwość nie chciało skorzystać, no i to są tego skutki. No i będzie prawdopodobnie ta poprawka, rozumiem, w Senacie. Otóż pani redaktor, powiem pani tak, że ja nie wierzę, że Prawo i Sprawiedliwość w ogóle chce uzyskać te pieniądze, jeśli chodzi o środki z Krajowego Planu Odbudowy, dlatego że pan premier już po nowelizacji ustawy w Sejmie powiedział, że pierwszych środków spodziewa się pod koniec trzeciego kwartału, może w czwartym. Czyli de facto po wyborach. To jest raz. Dwa, kiedy na Polskę były nakładane kary Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, że dzisiaj płacimy dziennie 1 000 000 euro kary za tą Izbę Dyscyplinarną, to przecież Polska mogła wnieść zażalenie. Nie wniosła. Wtedy, kiedy mogliśmy dostać zaliczkę w październiku 2021 roku, jeszcze kamienie milowe były nieuzgodnione, Polska zaliczki nie dostała, a Polska nawet nie poskarżyła się na Komisję Europejską do TSUE na bezczynność, dlaczego tych środków nam nie dała. Czyli to są działania pozorowane, pana zdaniem, jeśli chodzi o KP? W mojej ocenie to są działania pozorowane. PiS wie, że będzie miał trudny rok budżetowy, ale żeby nie odpowiadać za te problemy finansowe, to będzie udawał, że Komisja Europejska z niedobrą opozycją blokuje środki dla Polski i przez to w Polsce w roku wyborczym jest gorzej. Więc to jest takie dla nich w mojej ocenie wytłumaczenie i taki kierunek działania.